Cześć, witajcie na moim kanale Kawa bez mleka. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym pokażę Wam wyprawkę taką kosmetyczno-pielęgnacyjno-apteczną, jaką przygotowałam dla mojego drugiego dziecka. Co ważne, podkreślam, że to jest drugie dziecko, więc ta wyprawka wygląda nieco inaczej niż ta, która była przygotowywana dla pierwszego. Tutaj u góry Wam podlinkuję filmy do moich wyprawek pielęgnacyjnych, kiedy to przygotowywałam się do porodu z Leonem. Teraz wygląda to nieco inaczej, także zachęcam Was do obejrzenia zarówno jednego, jak i drugiego filmu, bo musicie pamiętać, że ten na pewno będzie uboższy, ale pamiętajcie, że sporo rzeczy w domu po prostu już mam. Także jeżeli jesteście ciekawi, co przygotowałam i co kupiłam właśnie będąc już doświadczoną mamą dla drugiego dziecka, to koniecznie zostańcie razem ze mną i oglądajcie ten film do końca. Oczywiście na wstępie zachęcam Was do subskrypcji kanału, tak abyście mogli być na bieżąco z każdym filmem, ponieważ termin porodu zbliża się już nieuchronnie. Na pewno teraz pojawi się kilka takich filmów dotyczących stricte przygotowań właśnie do porodu. Wszystkie tematy związane z pakowaniem walizki do porodu, jakimiś gadżetami dla maluszka, to na pewno to jest ten moment, kiedy zaczną one się pojawiać bardziej regularnie. Także jeżeli jesteście ciekawi, ciekawe jak to u mnie wygląda, to koniecznie subskrybujcie, klikajcie dzwoneczek, tak aby nic Wam nie umknęło. A tymczasem zaczynam prezentować produkty, które kupiłam. Pierwszy produkt, który chciałabym Wam pokazać, to są płatki kosmetyczne Kindi. Zarówno Leon, jak i Felek będą mieć przecieraną pupę wodą. Nie będę korzystała z chusteczek w innych sytuacjach niż wyjścia gdzieś tam na zewnątrz, no z prostych przyczyn, to jest po prostu lepsze dla delikatnej pupy dziecka. Leon już powoli wyrasta z pieluch, ale na razie nie chcę o tym mówić, jak już uda mi się dokonać tej misji tak zwanego odpieluchowania, to wtedy Wam o tym po prostu opowiem, jak to u nas wyglądało, bo nie jest to łatwa droga. Natomiast myślę, że w przypadku Leona już powoli będziemy odchodzić w ogóle od tematu chusteczek. Natomiast jeżeli chodzi o Felka, pielęgnacja pupy na razie będzie odbywać się przy pomocy właśnie dwacików kosmetycznych i przegotowanej wody. Co ważne, ja zawsze używam do tego wody ciepłej, bo po prostu wiem, że zimna woda nie była zbyt przyjemna dla Leona. Myślę, że dla Felka też nie będzie, także na pewno będę miała dwie miseczki, termosik z wodą, tak żeby właśnie ta woda nie była chłodna. Natomiast wracając do samych chusteczek, tym razem kupiłam dwie wersje. Ja już pamiętam, że ich próbowałam i pamiętam, że były naprawdę super delikatne i na pewno nie będę ich kupować regularnie, bo są po prostu dużo droższe od tych tradycyjnych. Natomiast na początek stwierdziłam, że kilka takich opakowań bambusowych także zakupię, także mam zarówno te i te chusteczki, nie chusteczki, płatki i właśnie tym będę myła pupę Felka. Kolejne produkty, które kupiłam, to są patyczki do uszu. Jak wiemy, dzieciom nie powinno się czyścić ucha, ale życie jest życiem i nie oszukujmy się, jeżeli widać gdzieś tą woskowinę na zewnątrz, no to najłatwiej jest ją usunąć właśnie takim patyczkiem. I można robić gazikami, można robić wacikami, myśmy oczywiście też tak próbowali, natomiast nie ukrywam, nie będę ściemniać, że Leon ma czyszczone uszy, między innymi także takimi patyczkami, wydają się być bardzo bezpieczne, bo mają, to są te takie dla dzieci patyczki, które mają te blokady, więc nie możemy za głęboko tego patyczka wsadzić. Natomiast jeżeli chodzi o pielęgnację takich maluchów, noworodków, musimy pamiętać, że te patyczki przydadzą nam się także do pielęgnacji pępka i kikuta pępowinowego. Ja zdecydowałam się na zakup zarówno zwykłych, jak i bambusowych, dokładnie tak samo jak w przypadku płatków higienicznych. Nie mam pojęcia, i czym będą różniły się te płatki, jeżeli chodzi, te patyczki, jeżeli chodzi o użytkowanie, bo te patyczki będę stosowała po raz pierwszy. Myślę, że może będą jakieś właśnie bardziej, nie wiem, delikatne, miękkie, no zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będą gubić włosków, bo wydaje mi się, że to jest dosyć ważne w pielęgnacji tutaj okolic pępuszka.
Kolejny produkt, który kupiłam do naszej wyprawki, jest to sól fizjologiczna. Ona jest oczywiście potrzebna do zarówno pielęgnacji oka, jak i higieny nosa. Oczywiście sól fizjologiczną to nie jest tak, że nie mamy, dopiero kupiłam. Mamy, natomiast pamiętam, że kiedy Leon był mały, zużywaliśmy jej naprawdę sporo, ponieważ taka buteleczka nie powinna być otwarta dłużej. I teraz nie pamiętam, muszę się douczyć, czy 24 godziny, czy 48, natomiast jest to czas naprawdę krótki. Tak naprawdę nigdy nie, rzadko nam się udało wykorzystać taki roztwór soli fizjologicznej, natomiast no na pewno nie zmarnuje się, te produkty mają długie daty ważności, także kupiłam całe opakowanie, aby po prostu mieć w zapasie. Jak już pozostajemy w temacie pielęgnacji pępkuszka, to oczywiście kupiłam zestaw gazików. Ja nie będę ukrywać, że wtedy kupiłam ich chyba dwa opakowania i jeszcze jakieś pozostałości tych gazików mam, dlatego teraz kupiłam jedno świeże, małe, w ogóle zdecydowałam się na te mniejsze gaziki. Wydaje mi się, że te duże nie są po prostu konieczne. Zobaczymy, jak się te będą sprawdzać. W razie czego mam też jeszcze po Leonie te większe i w sumie nie sprawdzałam, ale wydaje mi się, że gaziki to nie są produkty, które mają termin ważności, dlatego wydaje mi się, że spokojnie będę mogła zużyć też te sprzed 2 lat. Kolejny produkt, który oczywiście powinniśmy mieć w swojej apteczce, to jest Octanisept. W moim przypadku wstyd, bo powinnam go mieć cały czas. Okazało się, że ten, który mamy, jest przeterminowany, także go po prostu wyrzuciłam, kupiłam nowy. Pokazuję, bo wydaje mi się, że to jest produkt, który jest potrzebny w wyprawce dla noworodka, bo pamiętam, że te okolice pępuszka także należało psikać właśnie Octaniseptem. Kolejny produkt, który wylądował w mojej apteczce, to jest olejek na ciemieniuchę. Ja wiem, że z tym można poczekać, bo nie każde dziecko ciemieniuchę ma. Leon miał. Mało tego, jesteśmy po kolejnym antybiotyku i widzę, że ta ciemieniucha mu wraca, także to przyda się na pewno nie tylko dla Feliksa, ale tak naprawdę w ruch już dziś zaczniemy stosować u naszego starszego dziecka. W przypadku Leona pamiętam, że stosowaliśmy różne produkty z różnym efektem, więc nie wykluczam, że jeżeli Felix będzie miał ciemieniuchę, to okaże się, że ten jest kompletnie do bani i będziemy musieli szukać dalej, bo u nas właśnie tak było, że ten z Mediderm chyba był ok i z Emotopic. Natomiast wszystkie pozostałe niestety się nie sprawdziły. W naszej apteczce także znalazł się paracetamol Hasco w czopkach. Uważam, że to także jest produkt, który warto mieć od początku, bo jeżeli hipotetycznie taki mały dziś już dostanie gorączki, to im szybciej zareagujemy, tym lepiej. Nie warto czekać, jeździć po aptekach. W opakowaniu mamy 10 sztuk, a koszt takich czopków to jest około 5 zł, także naprawdę to nie jest pieniądz, a później stresować się, denerwować, że dziecko ma gorączkę, a my nie mamy, nie wiemy co zrobić. No bez sensu, lepiej po prostu zainwestować w takie czopki i mieć je pod ręką. Kolejny produkt, którego nie miałam poprzednio, a zdecydowałam, że teraz na wszelki wypadek będę miała, to są torebeczki na mocz. W razie, jeżeli musielibyśmy zrobić jakieś badania Felkowi na CITO szybko i potrzebowalibyśmy do tego złapać mocz, to takie woreczki się stosuje dla chłopców. Tutaj jest cała instrukcja, jak to powinniśmy zamontować w pieluszce, tak żeby ten mocz po prostu trafił nie do pieluszki, a do tego woreczka. I wydaje mi się, że nie jest to totalny must have, ale warto mieć. Jakby teraz wiedząc, że Felek jest tym drugim dzieckiem, Leon jest dzieckiem, które uczęszcza do żłobka, ja dopuszczam do siebie myśl, że Felek może mieć częściej jakieś infekcje, choćby przez to, że Leon mu je przyniesie. Dlatego uznałam, że takie dwa woreczki warto po prostu mieć, tak samo jak mamy cały czas w... No bo teraz wiecie, Leon już jest na to za duży. Natomiast cały czas w naszej apteczce, w pudełku jest też opakowanie na kał. W razie, jeżeli potrzebowałabym na CITO, coś by mnie zaniepokoiło i potrzebowałabym zrobić badanie kału, to mam takie pudełeczko zawsze,
żeby w razie czego szybko móc pobrać próbkę i zanieść ją do laboratorium. Kolejny produkt, który kupiłam, to jest Katarek Plus. My oczywiście mamy taki sprzęt od 2 lat, czyli odkąd Leon jest z nami. Natomiast uważam, że to jest choć czyszczone, to mało higieniczne. I uznałam, że choć oczywiście te końcówki mieliśmy ich kilka, mieliśmy wymieniane, mieliśmy też kupione na podróże. To nie nazywa się katarek, bo to już jest z innej firmy, mniejszy i nie do odkurzacza, tylko do takiego, wiecie, ręcznego odciągania. Natomiast z katarku byliśmy zadowoleni bardzo, uznaliśmy, że czas tamtego się pozbyć i kupiliśmy nowy. Nie będę tutaj rozwodziła się nad rekomendacją tego produktu, no bo jeżeli kupuję drugi raz dokładnie to samo, no to sami widzicie, że jest to coś, co mi się bardzo przydało, uważam, że było potrzebne i spełniało swoją rolę bardzo dobrze. Woreczki na pampersy. Poprzednio też kupiłam woreczki, co prawda w Rossmanie, teraz dorzuciłam do którejś zakupów internetowych i choć spotkałam się z różnymi opiniami, że po co woreczki, niepotrzebne, nieekologiczne, to powiem Wam tak, okej, może nie jest to zakup pierwszej potrzeby, ale jak gdziekolwiek jesteśmy, fajniej jest spakować kupę właśnie w taki woreczek, niż po prostu wrzucić ją u kogoś w gościach tak do kosza i po prostu zostawić. No nie wszyscy nasi znajomi mają dzieci i umówmy się, zapachy nieraz są różne, a taki woreczek sprawia, że one się po prostu z niego nie wydostają. Poza tym takie jedno opakowanie wystarczyło nam naprawdę na 2 lata, bo w domu z tego oczywiście pewnie, że nie korzystaliśmy. W domu mamy kosz na pampersy. Natomiast na sytuacje takie, gdzie gdzieś wychodzimy, uważam, że takie coś naprawdę jest spoko rozwiązaniem i ja Wam polecam, zachęcam. Uważam, że wiem, że nieekologiczne i tak dalej, natomiast uważam, że jedno takie opakowanie na 2 lata to tragedii nie ma. Teraz przejdziemy już do pielęgnacji dzidziusia i tutaj w sumie mam bardzo ubogo. Natomiast tak, po pierwsze kupiłam Bepantenę. Ze wszystkich kremów do pupy te sprawdziły mi się najbardziej. Kupiłam duży do użytku domowego. Tutaj w domu też mamy już końcówkę, także myślę, że szybko wyjmiemy. I malutki, tak żeby spakować sobie tą małą tubeczkę do szpitala, do torby do porodu. Ponieważ ja mam termin porodu na koniec października, to od razu kupiłam zimowy krem do zadań specjalnych. Buzie dzieci trzeba chronić zarówno takiego noworodka, jak i Leona w temperaturach chłodniejszych. Zawsze przed wyjściem na dwór smaruję kremem. Zdecydowałam się na zakup po prostu jednego kremu, który będę mogła z którego będę mogła korzystać zarówno dla Felka, jak i dla Leona. W tym roku będzie to Mami. Myślę, że opinie ma bardzo dobre i nam się sprawdzi. Zobaczymy, czy tak będzie. Oczywiście dam Wam znać, jak już będziemy stosować. Jeżeli chodzi o pielęgnację, pamiętajcie, że im mniej, tym lepiej w przypadku noworodków. I zgadzam się z tym, natomiast należy pamiętać, że są różne historie. U nas na przykład Leon miał atopowe zapalenie skóry. I myśmy na początku zaczynali od korzystania z HIP-a, no ale wkrótce okazało się, że ten HIP jest niewystarczający. Bardzo długo i kupowałam krochmal i trochę go gotowałam. Natomiast lawirowałam wśród tych różnych środków tak, żeby sprawdzić po prostu, który będzie najlepszy. Tym razem, oczywiście HIP cały czas u nas jest w użyciu, uważam, że to jest bardzo spoko produkt i pod kątem składowo chyba jeden z najlepszych i pod kątem zapachowym także jest ok. Natomiast teraz stwierdziłam, że zaryzykuję, kupię także żel do mycia ciała od pierwszych dni życia z Only Bio, choć któryś krem, już nie pamiętam, który w ogóle mi się nie sprawił z tej firmy, to stwierdziłam, że spróbuję, zobaczę, co to jest. Pamiętajcie, że ja mam też drugie dziecko, więc nawet jeżeli kupię czegoś w nadmiarze, to po prostu wykorzystam to dla Leosia. To jest produkt, który jest przeznaczony dla skóry wrażliwej, alergicznej i z atopowym zapaleniem skóry, czyli takiej właśnie jak ma Leon. A w najgorszym wypadku po prostu postawimy to w łazience i będzie służyło jako mydło do rąk dla dzieci. Jeżeli chodzi o właśnie tą kwestię z atopowym zapaleniem skóry. Ja pamiętam, że u nas
było z tym różnie. Było naprawdę też ciężko, o czym najlepiej świadczy to, że pamiętam, jak ten krochmal co drugi, trzeci dzień gotowałam. Natomiast postanowiłam się przygotować w tej ciąży także na to, że no ten drugi feluś też może taką skórę mieć i kupiłam także produkty z Emotopic, to jest nawilżający balsam w piance oraz trzyzadaniowa pianka myjąca. Pamiętajcie, jeżeli dziecko nie ma wskazań, nie należy stosować mu emolientów, nie należy niepotrzebnie nakładać zbędnych produktów na skórę dziecka. Jak zresztą możecie zobaczyć, ja nawet nie mam nic więcej, jeżeli chodzi o pielęgnację. Fakt, że Leon ma na przykład te balsamy z Hipa, natomiast nie planuję absolutnie tego nadużywać. Jeżeli chodzi o coś takiego, to ja też mam muszczycę, więc mogę śmiało z tego korzystać. Leon ma atopowe zapalenie skóry, więc też może z tego korzystać. I nie będę ukrywała, że w tym momencie będę kierowała się podczas zakupów taką myślą, że będę kupowała produkty, które będę mogła stosować zarówno przy jednym, jak i przy drugim dziecku. Chyba że skóra Felusia będzie w 100% zdrowa, no to wiadomo, że u niego ograniczymy się do niezbędnego minimum i produktów z Hipa, no a Leon będzie korzystał razem ze mną na przykład z takiego zestawu Emotopic. Ja uwielbiam te produkty i przyznam szczerze, że miałam jedną z współpracy z Emotopic i wśród produktów otrzymałam tą trzyzadaniową piankę myjącą. To jest coś absolutnie genialnego. Ma przepiękny zapach, konsystencja, formuła tego produktu także jest bardzo ciekawa. Natomiast ja uważam, że na skórę Leona w tym momencie właśnie ta pianka działa najlepiej, korzystamy z niej cały czas. Jest to produkt, który nam się sprawdził. Jeżeli chodzi o wyprawkę dla dziecka, to by było na tyle. Kolejne produkty będą już stricte dla mnie. Tutaj dużo ich nie będzie. To, co ja kupiłam, to z firmy Mami kojący balsam na brodawki. Poprzednio używam dokładnie tego samego. On jest naprawdę fantastycznie, działa na wszelkiego rodzaju podrażnienia, sprawdził mi się, dlatego wróciłam do tego samego produktu i stwierdziłam, że nie będę szukała niczego nowego. Po co mam szukać nowości, skoro to było naprawdę idealne? Największym plusem dla mnie tego produktu, poza skutecznością oczywiście, jest to, że nie trzeba go zmywać przed karmieniem. Ja nigdy nie robiłam tak, że smarowałam i od razu podawałam pierś Leosiowi, ale wiecie, nawet jeżeli smarowałam się i po godzinie musiałam dostawić, to nie było konieczności po prostu, żeby ten produkt zmywać. Także dla mnie to był ogromny plus i dlatego wróciłam do niego. Kolejna rzecz, którą kupiłam, to balsam Mediderm. To jest balsam, który stosuję od wielu lat na co dzień. Myślę, że każda osoba chora na łuszczycę zna go doskonale. Jego się najczęściej kupuje, on się najbardziej opłaca w takich dużych, nawet nie pamiętam, czy to ma kilo chyba, bardzo duże takie butle z balsamem. Natomiast kupiłam taką małą wersję do szpitala, żeby móc się po prostu, do torby do porodu, żeby móc się posmarować po porodzie kremem. Co ważne, zdecydowałam się na ten produkt, bo jest u mnie sprawdzony i jednocześnie jest on także do stosowania u dzieci od pierwszego dnia życia. I oczywiście nie kupiłam go z myślą o felku, tylko o sobie. I po prostu uważam, że jeżeli posmaruję się czymś takim, a felek będzie w tym kontakcie ze mną częstym, skóra do skóry, to nic mu się od tego nie stanie. I ostatnia rzecz, którą kupiłam, to Tantum Rosa saszetki do torby do porodu. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy wyprawkowe, apteczno-kosmetyczno-higieniczne dla felka. Jak widzicie, tych produktów nie jest wcale dużo. Już jako doświadczona mama wiem, że nie ma co przesadzać. Jednocześnie wiem też, że ja już mam sporo rzeczy w domu, więc nie musiałam o wszystkim myśleć, wszystkiego pamiętać i wszystkiego kupować. Ale także wiem już po prostu, co mi się sprawdziło, co było potrzebne, co nie. Pamiętam, że wtedy miałam jakieś i olejki, i spray do nosa, na przykład wodę morską w sprayu do nosa i kompletnie się to u nas nie sprawdziło, więc teraz tego nie kupowałam. Miałam też na jakieś afty chyba w buzi dla dziecka. Nawet raz tego nie wyjęliśmy, także też tego nie kupiłam. To, czego nie mam,
tutaj w tej liście, ale mam na półce, o czym zapomniałam, to jest oczywiście witamina D. Pamiętajcie, że to trzeba suplementować dzieciom długo, długo. Leon jeszcze cały czas także przyjmuje, natomiast Leon ma już po prostu większe stężenie, dlatego dla Felka kupiłam oddzielną witaminę D. Pamiętajcie o suplementacji. Natomiast żadnych innych suplementów, które nawet gdzieś tam w reklamowych gadżetach gdzieś tam dostawałam, nic po prostu Leonowi dodatkowo nie podawałam, dlatego zrezygnowałam z kupowania tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że te, które kupiłam, to jest taki must have, mój must have. Dajcie znać, co myślicie, może nawet dla kogoś to jest za dużo. Uważam, że dla mnie te produkty po prostu są ważne i są mi, mojemu dziecku, potrzebne. Dajcie mi proszę koniecznie znać w komentarzach, jak wyglądają Wasze przygotowania do porodu, jak wyglądają Wasze wyprawki, a może jesteście już po i coś chcecie zweryfikować i chcecie podzielić się swoimi doświadczeniami, także oczywiście ja jestem otwarta, czekam na Wasze komentarze, piszcie tutaj wiadomości, co sądzicie i jak wyglądały lub wyglądają Wasze wyprawki dla dzieci. Pamiętajcie także o zostawieniu kciuków w górę i koniecznie subskrypcji kanału. Do zobaczenia już niebawem w kolejnym odcinku.